tej części naszego programu posłuchamy opinii o tym, co dzieje się na świecie publicystów. Naszymi gośćmi są pani redaktor Eliza Olczyk. Witam serdecznie. Halo, halo, pani redaktor, słyszymy się. A redaktor Piotr Grzybowski, witamy. Dzień dobry, kłaniam się. Zaraz dołączy do nas zapewne pani redaktor Eliza Olczyk. W takim razie, Piotrze, korzystając, że jesteś z nami na łączach, że nas słyszysz, pytanie do ciebie o kwestie fachowe. Jesteś nie tylko inżynierem, nie tylko publicystą, ale także specjalistą od kwestii bezpieczeństwa. O, witamy panią redaktor. Udało się drobne kłopoty techniczne. Takie czasy i takie warunki, w których przyszło nam pracować. Pozwolę sobie skończyć pytanie do Piotra Grzybowskiego. Kwestie bezpieczeństwa i kwestie świadomości proobronnej. Drugi tydzień ciężkiej wojny obronnej toczonej przez Ukrainę. Na razie wiele wskazuje na to, że duch obronny w narodzie ukraińskim nie gaśnie. Zupełnie inna sytuacja niż w 2014 roku. Jakich narzędzi, twoim zdaniem, Piotrze, użyli Ukraińcy do przemodelowania swojego myślenia o własnym państwie, o patriotyzmie, o obronności? No przede wszystkim to jest takie trochę związane z fenomenem, ale tak mi się wydaje, pewnego odbudowania państwa i myślę, że Majdan był tego typu przykładem. Znaczy uwierzono wreszcie, to był taki zapalnik moim zdaniem, nie tylko elity polityczne, nie tyle nie uwierzyły, co zobaczyły, nie tylko elity polityczne, ale społeczeństwo, że bezpieczeństwo jest... może być zagrożone. I to nie jest jakiś slogan, to nie jest jakiś cytat z książki, tylko to jest rzecz, którą mamy na ulicach. Tak? No, Majdan, przypomnę, który wywołał absolutnie zwrot w polityce Ukrainy. Prawda? Przypomnijmy, że również poprzedni prezydent, który odmówił podpisania tej ustawy, tej uchwały, która miała być uchwałą planów Ukrainy na stowarzyszenie z NATO i wstąpienie w konsekwencji do NATO, został zaniechany i jakby nastąpił zwrot w stronę polityki ukraińsko-rosyjskiej, tak? No i przeciwko temu przede wszystkim ten protest się rozlał. To jest raz. I tutaj w tym dualizmie, czy w tym takim dipolowym znaczeniu, myślę, że to nastąpiło równolegle. I to jest najważniejsza rzecz w każdym społeczeństwie, czasami najtragiczniejsza, ponieważ te sytuacje dzieją się z reguły w realnym zagrożeniu konfliktów. Wtedy ten konflikt jakoś został zażegnany przez państwo ukraińskie. To państwo ukraińskie zbudowało, ale wyciągnęło z tego wnioski. Jak daleko penetruje Rosja Ukrainę? A 2014 rok Ługański Doniec pokazał jeszcze więcej. To znaczy pokazał, że przygotowywanie tego konfliktu od wewnątrz tak de facto wymagało przygotowania baz, nazwijmy to quasi-agentury, czy wprost agentury, która Rosji służyła, która była przygotowana do rozsadzenia tego państwa od wewnątrz. To był kolejny element, prawda? Więc jakby ten realizm, to dotknięcie z bliska no, świadomości, że państwo ukraińskie jest w najwyższym stopniu zagrożone, a bezpieczeństwo czy zagrożenie nie ma różnych poziomów. To niezależnie od tych różnych formalnych, które istnieją, ale bezpieczeństwo jest jedno. I albo się je ma, niepodległość jest jedna, albo się ją ma, albo się jej nie ma w konsekwencji, prawda? To spowodowało zwrot myślenia. Do tego, myślę, bardzo mocna, intensywna praca szkoleniowa ze strony państw NATO. To przecież całe ostatnie kilka lat to były procesy szkoleniowe, to było doinwestowanie siły zbrojne, to było pewne przejęcie. Do dzisiaj widzimy pewne korzyści, prawda? Znaczy, które z tego płyną wprost. Znaczy, porównanie tego golema, tego Goliata inaczej rosyjskiego, który jest precyzyjnie, powiedziałbym, no tak jak skalpelem niszczony przez siły ukraińskie, no to jest przykład ewidentnie też nowej taktyki. Rosjanie, przypomnijmy może tak już z grubsza, Rosjanie swoją taktykę głównie mówią o wojskach lądowych, no bo widzimy, że artyleria rakietowa czy klasyczna wojska zmechanizowane, głównie wojska pancerne działają klasycznie i jakoś tam idą z wielkimi problemami, jakoś tam idą, ale to właśnie jakoś tam idą jest konsekwencją dwóch rzeczy. Moim zdaniem tej taktyki rosyjskiej, która jest oparta wojsk lądowych, która jest oparta jednak o pojazdy zmechanizowane, Rosjanie nie są przyzwyczajeni, nie są przygotowani do taktyki
walki wojsk lądowych bez zaplecza, bez sprzętu, bez łączności, bez zaplecza technicznego, bez zaplecza logistycznego, mówmy się tak szerzej. Odwrotnie jest po stronie ukraińskiej. Zobaczmy te takie quasi partyzanckie, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, oddziały, które zapadają, jak to się mówi językiem troszeczkę wojskowym, w lasach, w polach, we wsiach. Tak? Te takie quasi, no powiedziałbym, ta taktyka, którą stosowali Afgańczycy przeciwko siłom koalicyjnym, siłom NATO, prawda, w Afganistanie. Tak, a dużo się przed wojną czytało eksperty z bardzo poważnych wypowiedzi specjalistów od bezpieczeństwa, że Ukraina się do tego rodzaju działań kompletnie nie nadaje, bo Ukraina to nie Afganistan. Afganistan górzysty, trudny, a Ukraina płaska jak stół. Ja sam te opinie powtarzałem, bo w końcu komu jak komu, ale generałom, specjalistom trzeba ufać. Okazuje się, że jednak nie. Chciałbym teraz na moment oddać głos, no może na dłuższy moment, pani redaktor, wrócić do pierwotnego mojego pytania o morale społeczeństwa, o pewną filozofię życiową, którą my również jako ludzie mediów kształtujemy. Czy te dyskusje, które toczyły się przez 20 parę lat, to przez 30 lat, o tym, że no, historia to już właściwie się zakończyła w 1989 roku, że patriotyzm to przeżytek, państwo narodowe to przeżytek, wojna, jaka wojna? Wojny gdzieś się tam w dalekiej Afryce może będą toczyły, a polska armia powinna być szykowana do misji stabilizacyjnych w trzecim i dalszych światach. No to wszystko bankrutuje na naszych oczach od 2 tygodni. Czy nie powinniśmy przemyśleć także działań w tej strefie, w sferze właśnie medialnej, publicystycznej, żeby jak przyjdzie co do czego, oby nie przyszło nigdy, żeby nasz naród no, również potrafił stanąć na wysokości zadania, tak jak Ukraińcy? Pani redaktor. No, na pewno powinniśmy to przemyśleć, powinniśmy zapomnieć o tej tezie, która moim zdaniem była dosyć prowokacyjną tezą o końcu historii i spełniła swoje zadanie, bo 30 lat od tej głośnej tezy, a ciągle o niej mówimy i mówimy, jak dalece kolejne wydarzenia zaprzeczały. Przecież ta wojna to nie jest pierwsze wydarzenie, które zaprzeczyło tej tezie. Natomiast z całą pewnością no, mieliśmy taką narrację, że Unia Europejska to jest ten twór, który nas chroni przed wojną. No oczywiście NATO jako pakt obronny i odstraszający też, ale właśnie ta Unia, która została powołana, jej jednym z głównych celów było właśnie nie tylko wymiana gospodarcza, nie tylko jakaś tam wymiana technologii, idei i tak dalej, ale właśnie to, że w Europie nie będzie więcej wojen. No, widzimy, jak bardzo się myliliśmy, choć oczywiście Ukraina nie należy do Unii Europejskiej, zatem można powiedzieć, Unia ciągle jeszcze no, spełnia to swoje zadanie, że na jej terytorium jeszcze wojny nie było, ale to też nie wiadomo, jak długo to potrwa. Natomiast jeśli chodzi o morale społeczeństwa, to oczywiście społeczeństwo ukraińskie tutaj jest niesłychanie inspirujące. Myślę, że dla wszystkich, a szczególnie dla państw graniczących, czy ta ich wola walki. Moim zdaniem to się nie wzięło znikąd, bo oni jednak się kształtowali w dwóch Majdanach kolejnych, tak jak mówił kolega, i tam też były te Majdany dosyć krwawe. W związku z tym teraz no, jakby zwielokrotnili ten swój bunt przeciwko najeźdźcy i potrafili stanąć do walki. Czy polskie społeczeństwo byłoby do tego zdolne, to się okaże w godzinie próby. Myślę, że tak, ale rzeczywiście to każdy musi się zmierzyć z taką sytuacją, żeby mógł odpowiedzieć, czy jest zdolny na przykład do tego, co w tej chwili robią Ukraińcy, którzy nam niesamowicie imponują, ale z całą pewnością takie myślenie o tym, że i przekazywanie tych idei, że patriotyzm to nie tylko płacenie podatków i nie wiem... Sprzątanie nieczystości po psach, bo również takie definicje słyszeliśmy.
filozofia, że sprzątanie po swoim psie, płacenie podatków, gdzieś tam jeszcze, to jest właśnie ten nowoczesny patriotyzm. Ja zawsze uważałam, że patriotyzm to jest coś więcej, czyli to jest gotowość do poświęcenia. Nie mówię, że oczywiście od razu do poświęcenia życia, ale do poświęcenia, do różnych poświęceń, na przykład chociażby do poświęceń finansowych. I teraz jak patrzę na Polaków, którzy pomagają Ukraińcom, to moim zdaniem oni się pokazują patriotami, bo jednak pomagają tym Ukraińcom. Ciekawe, czy co by było, gdyby na przykład trzeba się było zrzucać, nie wiem, na armię, tak? Przed wojną tak było, prawda? Fundusz Obrony Narodowej, tak, przedwojenny. No kto wie, czy te plany związane z rozbudową nasz... Tak, pani redaktor? Halo? Nie, no bardzo proszę, proszę. No kto wie, bo te plany związane z rozbudową naszej armii będą potrzebowały dodatkowych wydatków budżetu, który może zostać obciążony w najbliższym czasie zupełnie nieprzewidzianymi kwotami, w związku z tym, że sytuacja też rozwija się w sposób, o której jeszcze pół roku temu nie myśleliśmy na poważnie, przynajmniej większość z nas. Padły nazwy dwóch ważnych instytucji w wypowiedziach obu państwa, to znaczy NATO i Unia Europejska. Z punktu widzenia militarnego NATO jest zdecydowanie ważniejsze. No i mamy taką sytuację, którą trochę trudno skomentować. Pojawiły się określenia zgrzyt dzisiaj rano. Chodzi o kwestię migów, polskich migów, które miałyby być przekazane Ukrainie, ale nie bezpośrednio przez Polskę, do czego nas część oficjeli natowskich i amerykańskich namawiała. I później polska propozycja, żeby to NATO przekazało, tak? Czyli my przekazujemy do NATO, NATO przekazuje już oficjalnie Ukrainie, no i okazało się, że nie. No i w sferze blogosfery mamy mnóstwo memów na ten temat. Jak to w rzeczywistości wygląda? Piotrze, jak byś skomentował tą sytuację? Chciałbym aż wrócić do tego poprzedniego tematu, bo on jest niesamowicie ważny. Myślę, że dużo bardziej niż to o czym co pytasz. Piotrze, w tej chwili musimy przerwać naszą rozmowę na chwilę, jako że przenosimy się z okiem kamery na konferencję ministra Czarnka. I najlepsze dla tych dzieci ukraińskich, jak i dla dzieci polskich. Elastyczność, elastyczność i jeszcze raz elastyczność. Dziś w Polsce szacujemy, że jest około 500 tysięcy, ponad 500 tysięcy dzieci w wieku szkolnym, dzieci ukraińskich uchodźców. Na ten moment zapisało się w szkołach 11,5 tysiąca, ponad 11,5 tysiąca dzieci. W większości są one zapisane do poszczególnych klas polskich. Zakładamy, że te pierwsze dzieci, które zgłosiły się do szkoły, to są dzieci, które albo mówią w języku polskim, albo rozumieją w języku polskim. I to jest słuszny ruch, że trafiają do klas z polskimi dziećmi. Natomiast te dzieci, które nie mówią w języku polskim, zapisywać się będą następnie, bo te 11,5 tysiąca na 500 tysięcy dzieci to jest około 2%, nieco ponad 2% tych dzieci. 97% dzieci jeszcze nie trafiło do szkoły, dopiero będzie trafiać. Jeszcze raz apel. Po to tworzymy ten system, po to specustawa, żeby stworzyć jak najbardziej elastyczne warunki dla organów prowadzących do tego, a żeby stworzyć równolegle do polskiego systemu oświaty podsystem dla dzieci ukraińskich, dla nich również najmniej stresujący, gwarantujący im opiekę edukacyjną i najmniej inwazyjny, jeśli chodzi o polski system oświaty, polskie dzieci, konieczność zagwarantowania polskim dzieciom w polskich szkołach kontynuacji edukacji na tym samym poziomie. O szczegółach tych rozwiązań bardzo proszę, żeby wypowiedział się pan minister Dariusz Piątkowski. Szanowni państwo, tak jak pan minister Czarnek mówił, my uelastyczniamy system, który już funkcjonuje. No, nie musieliśmy tworzyć przepisów od nowa. Rozporządzenie o kształceniu cudzoziemców funkcjonuje już od kilku lat, ale dziś skala przybyłych uczniów z innego państwa jest dużo większa niż kilka tygodni temu. Stąd trzeba było przyjąć rozwiązania, które umożliwią absorpcję tak ogromnej liczby dodatkowych uczniów. To dlatego także po konsultacjach
współpracujących z samorządami rozwiązania w specustawie, które umożliwiają realizowanie tego obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki w innych lokalizacjach niż obecne szkoły. Zwłaszcza może to dotyczyć dużych miast, gdzie przybycie ogromnej liczby nowych uczniów mogłoby wywołać problemy w tych szkołach, które już wcześniej miały problemy z wykonywaniem właściwie swoich obowiązków. Stąd na przykład prezydenci dużych miast mogą spokojnie porozumiewać się z wójtami, burmistrzami sąsiednich gmin, tak aby wykorzystać budynki szkolne, które nie są w pełni wykorzystywane, bądź budynki zupełnie inne, które w ostatnim czasie nie pełniły funkcji edukacyjnych, a które łatwo je dostosować do potrzeb uczniów. W tych oddziałach przygotowawczych to także jest spełnienie postulatu samorządu. Zwiększamy możliwość liczebności z 15 do 25 uczniów. Zdajemy sobie sprawę, że będzie trudno znaleźć wiele tysięcy nauczycieli posługujących się językiem ukraińskim. Stąd w oddziałach przygotowawczych będą to głównie nauczyciele polscy z poszczególnych przedmiotów, nauczyciele języka polskiego, którzy będą uczyli uczniów ukraińskich języka polskiego i plus do tego pomoc nauczyciela. I tu jest miejsce choćby dla nauczycieli z Ukrainy, którzy znają częściowo przynajmniej język polski, tak aby pomogli uczniom z Ukrainy zrozumieć to, co chce przekazać im polski nauczyciel. W oddziałach przygotowawczych zakładamy, że w najbliższych kilku miesiącach uczniowie z Ukrainy poduczą się trochę języka polskiego, ale będą mieli także okazję wyrównać różnice programowe między ukraińskim a polskim systemem edukacyjnym. Jeżeli zdecydują się na pozostanie w polskim systemie edukacyjnym, ich rodzice podejmą decyzję, że będą chcieli mieszkać w Polsce. W kolejnym roku szkolnym będą mogli bądź kontynuować naukę już na wyższym poziomie, jeżeli opanują wiedzę, bądź ewentualnie jeszcze kontynuować przez rok naukę w tym oddziale przygotowawczym. Oczywiście przyjęcie nowych uczniów, każdych uczniów, zarówno ukraińskich, jak i polskich, oznacza dodatkowe środki z budżetu państwa. Stąd przewidujemy w specustawie dodatkowe środki w rezerwie subwencji oświatowej, bądź jeżeli będzie taka potrzeba, także w specjalnym funduszu związanym z pomocą dla uchodźców z Ukrainy. To także możliwość absorpcji tych uczniów do polskiego systemu. Proszę pamiętać, że uczeń z Ukrainy, tak jak pan minister mówił, w większości wypadków nie będzie gotowy do tego, aby uczyć się w klasie, gdzie jest całość wykładana w języku polskim. Natomiast z oddziału przygotowawczego część zajęć można realizować wspólnie z klasami, w których uczą się polskie dzieci, bo są przecież przedmioty, gdzie nauka języka nie jest aż tak istotna, choćby zajęcia z WF-u mogą odbywać się wspólnie, czy nauka języka obcego nowożytnego przecież może być wspólnie prowadzona. Jesteśmy gotowi na to, aby ten system dalej uelastycznić, jeżeli będzie taka potrzeba. Zmiany w specustawie oraz zmiany w rozporządzeniu służą także temu, aby ewentualnie przyjąć dodatkowe dzieci w tych oddziałach najmłodszych, w przedszkolach i klasach 1-3, tak aby nie trzeba było ponosić ogromnych nowych kosztów i aby w tych warunkach organizacyjnych, które są, przyjąć te najmłodsze dzieci i jak najszybciej udzielić im pomoc. Gdy tylko rodzice, opiekunowie tymczasowi się zdecydują, mogą zgłosić swoje dzieci z podopiecznych do polskich szkół, a dyrektorzy szkół mają obowiązek, aby się nimi zaopiekować. Odbyliśmy, proszę Państwa, dzisiaj także długie spotkanie z kuratorami oświaty w całej Polsce. W całej Polsce jest ponad 11 tysięcy nauczycieli, którzy zadeklarowali gotowość nauczania również w oddziałach przygotowawczych ze znajomością języka ukraińskiego i rosyjskiego. Jest coraz więcej wolontariuszy, kilka tysięcy rejestracji w toku, którzy chcą się udzielać w tych oddziałach przygotowawczych, więc tę kadrę zbieramy. Chcę również Państwa poinformować, że dziś powołuję Radę do spraw edukacji uchodźców, w skład której wchodzi ponad 20 specjalistów z tego zakresu, głównie również byłych ministrów i wiceministrów edukacji. Ta rada będzie spotykała się co tydzień po to, żeby analizować sytuację, analizować następne postulaty organów prowadzących, na które chcemy odpowiadać pozytywnie i rozwiązywać problemy, które na pewno będą się pojawiały w najbliższej przyszłości w związku z kolejnymi uchodźcami, którzy będą trafiać
do Polski i które trzeba będzie na bieżąco rozwiązywać. Z kolei trwa jeszcze dzisiaj w tym momencie spotkanie, które prowadzi pan minister Wojciech Murdzek. Teraz przechodzimy do nauki i szkolnictwa wyższego. Spotkanie z rektorami uczelni polskich, które prowadzą kierunki lekarskie, tych uczelni, które podlegają Ministerstwu Edukacji i Nauki, dotyczące już szczegółów przyjmowania na studia lekarskie i lekarsko-dentystyczne polskich studentów, którzy studiowali we Lwowie bądź Stanisławowie i którzy utracili możliwość kontynuowania tam studiów. Rozwiązania w tym względzie również są w specustawie. O szczegółach powie pan minister Włodzimierz Bernacki. A my wracamy do naszej rozmowy. Trwa jeszcze konferencja ministra Czarnka i jego wiceministrów, ale my wracamy do naszej rozmowy. Redaktor Eliza Olczyk i redaktor Piotr Grzybowski. Piotrze, prosiłbym o kontynuację tej myśli, tego pytania, które zadaje sobie chyba teraz wielu Polaków. O co chodziło z tymi migami i z tymi deklaracjami natowskimi i amerykańskimi? Znaczy, według moich informacji zaczęło się trochę niefortunnie od, jak to często, pana Józefa, jak nazywam, czyli Josepha Borrella, szefa dyplomacji Unii Europejskiej, który po prostu za dużo mówi, jak na dyplomatę. I wiem, że te dyskusje, czy te ustalenia były w trybie dyplomacji stosunków międzynarodowych dotyczące samolotów nie tylko polskich, zresztą już na jakimś tam poziomie dyskusji, no ale chyba trochę tu się mleko rozlało. Myślę, że to jest ze strony, znaczy kilka rzeczy. Znaczy, przede wszystkim musimy sobie uświadomić, że może kontrowersyjnie to powiem, ale lepiej dla nas, w cudzysłowie lepiej oczywiście, bo z wielkim zrozumieniem tej tragedii Ukraińców, jeżeli ta wojna się toczy i kilkaset kilometrów od nas, a nie będziemy się musieli z nią zmierzyć za ileś lat, odpukać na przedmieściach Warszawy. To jest rzecz, która chyba powinna teraz przyświecać wszystkim na poziomie politycznym, na poziomie społecznym, każdemu jednemu, parlamentarzystom, wszystkim nam, dziennikarzom również i tak dalej. No i jakieś działania muszą być podejmowane. Prezydent Zełenski nawołuje, mówi, no to są wręcz rozpaczliwe, chyba nawet takie tragiczne w wymowie wezwania do tego, że pomóżcie nam, bo giniemy, prawda? No mówiąc tak, a macie możliwości, mówił, no znajdźcie jakąś metodę polityczną, prawną, żeby nam przekazać samoloty, których potrzebujemy, tak? No i teraz moim zdaniem jest to kwestia jakiegoś już ustalenia. Niewątpliwie szefem sztabu w tej całej operacji NATO nie jest Jens Stoltenberg, z całym szacunkiem dla jego kompetencji, wiedzy i funkcji, ale armia amerykańska i prezydent Stanów Zjednoczonych. I myślę, że głównie tutaj też trochę Stany, czy też politycy amerykańscy trochę wyprzedzająco, może nawet nieroztropnie powiedzieli, że to od naszej decyzji zależy, naszej Bułgarów, powiedzmy chyba Rumunii, było kilka państw wskazanych, ta decyzja o przekazaniu samolotów. No nie, no bo jeżeli mówi się z jednej strony, że to nie jest konflikt NATO-Rosja, jeżeli NATO chce stać z boku, to nie może wymagać od jednego z członków działania poza strukturą NATO, nieskoordynowanego z centralą, mówiąc krótko, ze sztabem, prawda? Więc jakby... Żeby ja potem, jeśli padną bomby, to powiedzieć, no cóż, to jest konflikt polsko-rosyjski, tak, a nie polsko-natowski, a nie rosyjsko-natowski. Zawsze i uczymy się, jak sądzę, to jest taki wniosek, żeby nikt naszymi rękami gorących ziemniaków z ogniska nie wyciągał, ale co nie znaczy, że my musimy absolutnie być tutaj, jesteśmy według moich informacji. I znów przenosimy się na konferencję. Tym razem jest to konferencja ministra Raua.